Cześć! Dzisiaj wracam do tematu filtracji wody ze studni. Około rok temu wrzuciłem film z montażu tych filtrów narurowych w nadziei, że to rozwiąże moje problemy. Niestety, to budżetowe rozwiązanie okazało się niewystarczające. Dlatego dzisiaj wyjaśnię dlaczego postanowiłem zainwestować w stację uzdatniania wody oraz przejdę przez cały proces montażu i uruchomienia odzielarzacza, zmiękczacza oraz lampy UV. Zapraszam na film. Zacznę od tego dlaczego zapadła taka, a nie inna decyzja. Montując filtry narurowe, byłem szczerze zadowolony z ich pracy oraz wydajności. Na etapie wykończenia wszystko wydawało się działać poprawnie. Niestety, po wykończeniu łazienki i bardziej intensywnym użytkowaniu wody, pojawiły się problemy. Najbardziej zauważalny jest żółty osad na białych elementach. Już podczas nalewania wody do wanny widać, że daleko jej od krystalicznej czystości. Żeby rozwiać wątpliwości, nagrywam to zaraz po zmianie filtrów na nowe. Tak ta woda wygląda po około 2 godzinach, a tak po około 5 godzinach. Sama woda zebrana z wierzchu nie wygląda źle. Kolor powstaje w miejscu, gdzie styka się ona z powierzchnią wanny. W tym przypadku wystarczy ten osad tylko przetrzeć gąbką i spłukać. Ale z WC schodzi o wiele trudniej i również nie wygląda zbyt estetycznie. Dlatego zapada decyzja o zainwestowaniu w stację uzdatniającą. Pierwszym krokiem są badania wody. Bez tego nikt Wam nie dobierze odpowiedniego urządzenia. Tutaj widać moje, jeżeli ktoś chce sobie porównać. Takie badania można zamówić w internecie, np. w sklepie technika wody. Jest to chyba jeden z popularniejszych sklepów tego typu. Mają w ofercie szeroką kamę produktów do filtrowania wody oraz zmiękczaczy. Tam też po zadaniu kilku dodatkowych pytań pomogli mi dobrać odpowiednie urządzenia. Nie będę tutaj podawał ich dokładnej specyfikacji. Link do każdego z urządzeń znajduje się pod filmem. Całość przyszła na palecie solidnie zapakowana. Mimo że człowiek czytał opis i sprawdzałem wymiary każdego urządzenia, to ich gabaryty robią wrażenie, a to wcale nie są największe modele. Zajmie mi to całkiem spory kawałek kotłowni. Ja na szczęście mam jeszcze trochę miejsca. Jednak warto o tym pomyśleć wcześniej. Nie są to urządzenia, które można postawić na dworze czy w nieogrzewanej szopie. Ta wysoka niebieska butla to zielarza. Usuwa on też mangan i siarkowodór. W moim przypadku to najważniejsze urządzenie, bo te parametry wody mam najbardziej przekroczone. Teoretycznie mogłem zainstalować tylko to. Jednakże z żoną i tak myśleliśmy o zmiękczaczu, więc nie chciałem tego znowu kolejny raz przerabiać za kilka miesięcy. Z tego samego powodu zdecydowałem się też na lampę UV. Ja to urządzenie skrótowo nazywam zmiękczaczem. W rzeczywistości jest to stacja wielofunkcyjna, a zmiękczanie to tylko jedna z jej funkcji. Technika wody w gratisie do odzielażacza daje filtr samoczyszczący 50 mikronów, co się też na pewno przyda. Mam tutaj też zestaw do odwróconej osmozy, ale to będzie w oddzielnym filmie. Zaczynam od zamontowania bypassów do urządzeń. Są one w komplecie, a tutaj widać ten od odzielażacza. Dokręcam kolankę przyłączeniową i całość nakręcam na sterownik zamocowany na buty. Da mi to obraz, jak daleko od ściany muszę odstawić urządzenia. Przy okazji sprawdzam, czy nie będzie problemu z późniejszym wpięciem wężyka do popłuczy. Bypass pod zwiększacza wygląda trochę inaczej. Nie są on skręcany, tylko montowany na takie klipsy. W komplecie są dwa adaptery do sterownika z różnym rozstawem. Przykręcam ten pasujący do bypassu. Co w ogóle daje taki bypass? Pozwala on na odłączenie urządzenia jednocześnie daje możliwość dalej korzystania z wody użytkowej. Nie jest ona wówczas uzdatniona, ale nie paraliżuje życia w domu. Mając obie stacje wstępnie ustawione, biorę się za planowanie i liczenie potrzebnych kształtek. Trzeba pamiętać, że rozpoczęcie faktycznego montażu prawdopodobnie wiąże się z odcięciem całej wody w domu. Będzie to szczególnie uciążliwe, jak jest to już obieg zamieszkały. Dlatego ja to odwlekam jak tylko mogę i zamawiam części z lekkim zapasem, które będę mógł później zwrócić. Zaczynam pracę od odprowadzenia popłuczy. Jest to również dość ważny temat przy doborze urządzeń. Woda po ich płokaniu ma różne parametry. Jedne są całkiem nieszkodliwe i można je wykorzystywać np. do podlewania ogródka. Tak jest w przypadku mojego odzilarzacza. Natomiast solanka ze zmięczacza słabo się do tego nadaje. Pięcie tego w domową kanalizację też nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Trzeba pamiętać, że w skali miesiąca jest to nawet kilkaset litrów wody, co w przypadku szamba nie jest pożądane. Natomiast jeżeli chodzi o oczyszczalnię, to niektóre popłuczyny mają zły wpływ na bakterie w niej zawarte. Dlatego warto zwrócić na to uwagę przy wyborze urządzeń. U mnie będzie to rozsączane w glebie wraz z deszczówką. Na szczęście nie zrobiłem jeszcze odwodnienia i elewacji, więc mogę się bez problemu wpiąć w tą instalację. Jak widać zrobiłem to z najzwyklejszych rurek kanalizacyjnych Fi50. Użyłem kolanek, aby zrobić prosty syfon i rozdzieliłem odpływ na trzy części. Jedna od dla oddzielarzacza, druga dla popłuczyn zmiękczacza, a w trzecią wpuszczę rurkę od przelewu zmiękczacza i odprowadzenia kondensatu z rekuperatora. Odprowadzenie popłuczyn może być wyprowadzone nad urządzenie, ale przelew oraz odprowadzenie kondensatu jest typowo grawitacyjne, więc trzeba uwzględnić spadki. Z tego powodu musiałem też zmienić ostatnią rurkę w taki sposób. Ponownie ustawiam urządzenia na miejscu i biorę się za skręcanie poszczególnych sekcji, które nie wymagają rozbiórki korpusów narurowych. Chcę zminimalizować czas, w którym nie będę miał dostępu do wody użytkowej. Na tym etapie może nie być jasne co dokładnie robię, nabierze to więcej sensu jak już będę składał to z resztą. Nadszedł czas na zamknięcie wody i rozbieranie starego zestawu do filtracji. Jest tutaj dość ciasno i ciemno, ale i tak powinno być widać osad na filtrach. A zmieniałem je około miesiąc wcześniej. Same korpusy ponownie wykorzystam w nowej instalacji. Warto je przed tym porządnie umyć z tego brązowego osadu. Teraz biorę się na skręcanie pierwszej sekcji z filtrem narurowym. Będzie to połączenie między odzielażaczem a zmiękczaczem. Tutaj widać właśnie systemowe kolanko od bypassu. Do uszczelnienia plastikowych kształtek używam taśmy teflonowej. Odkręcam jeden z trzech korpusów. Dokręcam do niego kolanko oraz twórnik z manometrem, który przygotowałem sobie wcześniej. Poza kształtkami będę używał rury PEX Fit 32. Kawałek takiej rury powinienem dać również w tym miejscu, żeby kolanko od oddzielażacza nie było bezpośrednio połączone z korpusem narurowym. Przy odkręcaniu mogą powstać naprężenia i z czasem to łączenie zacznie puszczać. Planuję to przerobić przy pierwszej wymianie filtrów. Przykręcam tą sekcję do ściany. Nie mam zaciskarki do PEXa, więc używam kształtek skręcanych. Kolanka przy urządzeniach można swobodnie obracać, co ułatwia sprawę. Pamiętam też o nałożeniu izolacji na rury. Pierwsza część gotowa. Zabieram się za drugą sekcję filtrów narurowych między zmiękczaczem a lampą UV. Po obu stronach korpusów daję manometry. W części, która będzie za filtrami daję dodatkowo zawór zwrotny. Ten segment będzie połączony bezpośrednio z lampą UV, w której z obu stron daję śrubunki kątowe. Planując rozmieszczenie lampy UV należy uwzględnić długość samego żarnika żeby można było go wymienić bez demontażu całej obudowy. Z powodu wielkości tej sekcji miałem trochę problemów z wymierzeniem i oznaczeniem miejsc na kołki. Do samego montażu rozkręciłem śrubunki i zrobiłem to w częściach. Ten zestaw filtrów również połączyłem ze zmiękczaczem przy pomocy rurki PEX. Sama lampa powinna być na samym końcu instalacji uzatniającej. Im woda jest czystsza tym jej skuteczność jest większa. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia nie wsadzałem tam jeszcze osłony kwarcowej czy świetlówki. Dzięki śrubunkom będę mógł ją wypiąć i zrobić to na sam koniec. Bolec, widoczny w tym miejscu, to uziemienie. Przewodu nie ma w zestawie, ale na pewno warto o tym pomyśleć. Tutaj widać połączenie lampy UV z ostatnią sekcją. Znajduje się tutaj kranik i zawór, za którym jest pozostała część instalacji wody użytkowej. Pozostało jeszcze podłączyć wodę ze studni. Do wcześniejszej instalacji mocuje filtr samoczyszczący, który był w gratisie z odzielażaczem. Następnie manometr i kolanko z przejściówką na PEX. Mocuję to do ściany dodatkowym uchwytem, aby całość usztywnić. Tutaj mam najdłuższy kawałek rurki, który musi dojść do odzielażacza. Postanowiłem dać tutaj izolację w jednym kawałku, to zajęło mi chwilę czasu. Teraz zabieram się za lampę UV. Odkręcam obie nakrętki i sprawdzam uszczelkę. Można je później przesmarować wazeliną techniczną. Z osłoną kwarcową należy obchodzić się dość delikatnie. Na sucho wchodzi strasznie ciężko. Ale tak to jest, jak się nie czyta instrukcji ze zrozumieniem. Jak wół napisany jest, żeby ją zwilżyć wodą. Przekonałem się o tym jakiś czas później, a to dlatego, że za bardzo wystaje w tym miejscu. Przez co przy zalewaniu miał miejsce mały incydent, ale o tym za chwilę. Po stronie zaokrąglonej daję pełną nakrętkę. Tam gdzie osłona jest otwarta daję nakrętkę z otworem. Tutaj wejdzie później żarnik. Przykręcam lampę z powrotem na swoje miejsce i zabieram się za sprawdzanie szczelności. Załączam oba bypassy, bo nie chcę jeszcze zalewać urządzeń. Delikatnie otwieram główny zawór od studni. Ten na dom pozostaje zamknięty. Otwieram też kranik na końcu, aby usunąć powietrze. Kontroluję napełnianie aż do momentu wspomnianego incydentu. Wyciek nastąpił przez nakrętkę z otworem od lampy. Przy demontażu okazało się, że ciśnienie wypchnęło uszczelkę. Powodem było, jak wspomniałem wcześniej, zbyt duży fragment rury kwarcowej wystającej z lampy. Na szczęście obyło się bez strat. Osłona tylko lekko się ukruszyła na końcu. Włożyłem ją na nowo, tym razem wpychając głębiej. Zwróciłem bardziej uwagę przy zakręcaniu nakrętki i tym razem dociskała ona prawidłowo uszczelkę. Ponownie zamontowałem i zalałem instalację. Tym razem bez problemu ciśnienie doszło do czterech bar bez niespodzianek. Pozostało jeszcze podłączyć wężyki od popłuczyn. W odzielażaczu jest jeden. Natomiast w miękczaczu ten przy sterowniku to wężyk od popłuczyn, a ten w obudowie to przelewowy. W jego przypadku trzeba pamiętać o zachowaniu spadku. Wężyki nakładam na końcówki i ściskam je opaskami ślimakowymi. Na tym etapie montuję też filtry do korpusów. Między odzielażaczem a zmiękczaczem daję mechaniczny 20 mikronów. Natomiast za zmiękczaczem mam kolejny filtr mechaniczny 10 mikronów oraz wkład węglowy. Ten ostatni nie jest konieczny. Miałem do wykorzystania trzy korpusy, więc postanowiłem go dołożyć. Na koniec umieszczam świetlówkę wewnątrz osłony kwarcowej. Nakładam wtyczki z obu stron i staram się przy tym nie dotykać samego żarnika. Pozostało nałożyć zaślepkę i podłączyć do prądu. Instalacja gotowa. Pora zalać urządzenia i je uruchomić. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z takim sprzętem. Na szczęście instrukcja jest naprawdę idiotoodporna. odporna. Krok po kroku wraz z obrazkami opisuję po kolei, co nacisnąć, czy co przekręcić. Trzeba jednak pamiętać, że to wszystko trochę trwa. Samo napełnianie kilka, kilkanaście minut ale później trzeba zrobić pierwsze płukanie, które trwa już kilka godzin. Nie bardzo można też płukać oba urządzenia naraz, bo ciągnie to naprawdę sporo wody. Jak odzielarzec zakończył pracę, wziąłem się za zmiękczacz. Najpierw podłączyłem do prądu i wsypałem worek soli tabletkowanej, co zresztą też jest wyraźnie opisane w instrukcji. Tutaj jest trochę więcej opcji, przez które trzeba przebrnąć. Widać to tu na trzymanej przeze mnie liście. Spora część to typowe ustawienia jak data, język czy godzina płukania ale trzeba też tutaj ustawić pewne parametry wynikające z jakości wody. Na przykład przeliczyć ilość zmiękczanej wody załączonym wzorem w zależności od jej twardości. Może brzmi to skomplikowanie, ale w instrukcji wszystko jest naprawdę dobrze wytłumaczone. Po przepłukaniu zmiękczacza można sprawdzić efekt. Jeśli chodzi o barwę wody, to różnica jest widoczna niemalże od razu. Wystarczyło tylko spuścić parę litrów zimnej wody i już widać różnicę. Wanna się nie zabarwia, z wodą nawet pozostawiono na kilka godzin. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.